Dzień dobry, bardzo proszę Państwa, witamy z Krakowa, jesteśmy na rynku przy Sukiennicach. Za mną tutaj z tyłu jest, proszę Państwa, Kościół Mariacki, każdy kurwa zna, lubi, kocha i wiadomo o co chodzi. Tutaj mamy Bidufa, nie jest shiny, bo mamy, ja to nagrywam dzień po evencie do Zakopanego. Mamy tutaj, proszę Państwa, Eevee też nie jest shiny, ale proszę Państwa, również tutaj mamy oczywiście, tutaj jest Jaga i Better i tam kogo było widać, to było widać. No i proszę Państwa, mam tutaj również Jaśnie Pana. Kto gra w CS-a, jest na Discordzie na głosowym, to wie, że Jaśnie Pan jest typowo, ma typowo radiowy głos. I może nam coś dzisiaj ciekawego powie. Co nam dzisiaj powiesz z takim ciekawym radiowym głosem? Witam wszystkich bardzo serdecznie w krakowskim osiedlu. Osiedlu, dobra, no. Także proszę Państwa, to jest dowód na to, że on ma taki głos i nie używa żadnego modulatora głosu. I proszę Państwa, w tym momencie, jeżeli chodzi o to, co jesteście pozamiatani, były takie głosy, spekulacje, podejrzenia, że to może jednak jest właśnie modulator. Ogólnie nie ma żadnego eventu, ja jeszcze muszę zrobić dużo, czyli jakieś 70 parę chyba questów albo 80 questów, żeby złapać swoją lugię wersji Apex. Więc trochę mi to jeszcze zajmie i dzisiaj tego na pewno nie będziemy robić. Sobie trochę pochodzimy, jakieś rajdy zrobimy, ale z sobą w legendy. Jest jedna legenda za jakieś 20 minut przy dworcu, z którym w ogóle ruszyliśmy. Ogólnie sobie teraz skręcimy w lewo, bo tam jest pikieta. Może nie pikieta, nie strajk. No, ludzie wyrażają swoje niezadowolenie w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie po prostu, tak? No i wiadomo o co chodzi. Ale to jest shiny, czy nie? Też nie jest shiny, więc może jakiś radnik zrobimy, jakiś może coś złapie shiny, to wtedy się, proszę Państwa, zobaczymy. No i proszę Państwa, no jest słabo w rajdy, jeżeli chodzi o legendy, ale dostałem zaproszenie od Hiszpana, pozdrawiam bardzo serdecznie, więc może będzie tutaj shiny, a my ogólnie idziemy sobie na Mega Amphorosa. Z braku laka, może być shiny, ale Mega Amphoros jest spoko, bardzo Pokemonem, więc można sobie mega energii też dozbierać. Tutaj z Czechą, serduszka. Zobaczmy. No nie jest shiny. 1618. Czy to jest coś dobrego? Nie za bardzo. Widzimy się, proszę Państwa, na Mega Amphorosie, bo w ogóle pogadałem się pierdolę. Proszę Państwa, robimy Mega Amphorosa pod Mariackim. Tu nawet można zobaczyć, taka jest taka mała rzeźba na drzwiach. Patrzcie. Płaskorzeźba. Gobelin? Gobelin? To co to jest? Nie. No powiedz, no ja zapomniałem, to powiedz, no. Kurde. Kurwa, mi chodzi o rycerza dokładnie. A, no to tak. No, rzeźba, no. Czy płaskorzeźba? Płaskorzeźba. Płaskorzeźba. Płaskorzeźba, bo na ścianie. Proste i analogiczne. A jak wyglądał gobelin? Nie wiem. No, widzicie, artystka. Także zadanie dla Was, proszę Państwa, domowe. Opis w komentarzu, co to jest kurwa gobelin. Basta uczy i bawi. Jak ktoś się postara, to co? Dostaje kubek? Tak, jak ktoś się ładnie napisze i nie zrobi kopii. Nie zrobi kopii w klej, to kurwa dostanie kubek i pakiet trenera, nie? Kubek Dream Pussy. Tak, Dream Pussy kubek, nie Dream Basta, Dream Pussy, nie? Także kurwa, postarajcie się, bo jest, warto. No jest i zrobimy. Walczyć. Tak, jest, proszę Państwa, o co walczyć. W ogóle lepsze jest to, że jak zawsze przyjeżdżamy do Krakowa, to zamiast mieć tutaj normalną pogodę bez wiatru, to kurwa piździ wiatrem, nie? Jak nad morzem. Jak nad morzem, nie? Ja przyjadę z nad morza, przywiozę wiatr. Dobra, mega amforos porobiony. I zrobimy sobie, proszę Państwa, przebitkę. Kurwa jebane czaty. Przebitkę sobie zrobimy, czy może jest shiny. To nie będę wyłączał, tylko dodał. A nie na mnie! Ale to będzie wycięte, Aga. Nie będę wyłączał aparatu, tylko tak się zrobi. Czekajcie jeszcze. Rejaczy chyba wreszcie. A X-erkę dostałem. Ja też. Rej X-er. Wczoraj od 5 i chyba mega dostaliście X-er. Tak, a ja wszędzie ile dostałem za rajdingu. Wiecie ile wszędzie dostałem? Wiecie ile wszędzie dostałem? No. Teraz uważaj, jedno. No dajcie tu wszyscy. Czekaj. Nie. Jeszcze tu. Bliżej. To jeszcze raz trzeba kliknąć, tak? 3. Dobra, 4. Masz gówno. Kurwa, ktoś dzwonił, ja pierdolę. Niesamowite. Dobra,
proszę państwa, my jesteśmy już na miejscu, rozpakowaliśmy się. Byliśmy na shoppingu podstawowym oczywiście. Nawet widać po mnie, że są takie jeszcze zniszczone. I proszę państwa, na dworcu w głównym w Krakowie dorwałem Brilliant Starsy. Kupiłem sobie, proszę państwa, dwa pojedyncze boosterki i taki trzypak blisterowy z kartą promo Lifiona, która widzę, że jest wygięta tragicznie i z wielkim coinem z Blastoise'em. Mam nadzieję, że tak widać tego Blastoise'a. Więc otworzymy sobie to, proszę państwa. Zobaczymy, w ogóle mega drogi booster, 22,99, nie? Naprawdę mega drogi. No ale kupiłem, tak? Były, to kupiłem. Dobra, kod jest tak i przekładamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery przekładamy, prawda? Cztery. Cztery. I proszę państwa, spróbujemy zrobić w ten sposób. Energia stalowa. Co my tu mamy? Nie widzę. Tropius, proszę państwa. Trainer, Rosinem Backup, jakoś tak. Tu jakiś kolejny trainer. Trapnicz. Czym ty jesteś? Castform, kurczę. Jak tak się patrzy, to dziwnie się widzi. Castform. Tu jest Tor. Szrumisz. Piplap. Jest drop. Proszę państwa, Oran Guru ze swoim trenerem, a na koniec jest zwykłe All Creamy, ale jest drop. Nie masz jest, koszulek. Jest. Oh fuck. Dobrze. Dobra, damy radę jakoś. Ale mamy Oran Guru z trenerem. Fajna karta. Już wam powiem, że jest do dupy nadrukowana. Centering jest zrąbany. Zobaczymy drugiego boosterka. Bo to wiecie, to nawet nie było w booster boxie, więc nawet nie miałem jak tak powyjmować losowo. Tylko po prostu było tak o wrzucone. Więc nie mam pojęcia. Cztery. Czy coś tu jeszcze dropnie. Dobra, mamy energię liściastą. To jest chyba Weavile. Fraxiu. Jakiś trainer. Duskull, jeżeli dobrze widzę. Grimer, fajna. Fajny Grimer, fajna grafika. To jest chyba Shinx. Bibarel. Bidów, chyba Bidów. Albo Bibarel. Electabas. Starly jest reversem. A na koniec zwykły, niestety, Heatran. Okej, okay. Teraz otworzymy sobie te trzy. Mogłem to wcześniej otworzyć. Bo to się do dupy otwiera, widzicie? To się rozrywa, tak? A i tak dalej nie masz dojścia do boosterków. Więc to może mi... Jednak mam już dojście. Ale jeżeli koszulki jakieś czy coś kupimy? Ogarniemy gdzieś, tak. Tutaj na miejscu pewnie też da radę dostać. Albo w książce się przewiezie. No książkę mam, więc. No dobra, kolejny boosterek. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest karta kodu inna, więc coś mi się wydaje, że tu musi być drop. Bo ja wcześniej nauczyłem tych nowych kodów, zapomniałem. Energia stalowa czy normalna? Już teraz zgłupiałem. Starmie. Dusclops. Tu jakiś trainer. Stariu, tak. Riolu? Riolu, myślałem, że Lucario, nie, Riolu. Starly. All Creamy chyba? Nie. Milkray. Karablast. Nosepass Reverse. I proszę państwa, Infernape Holo. Infernape Holo. Dobra. Mamy jeszcze szansę. No ale fajnie, że jest chociaż jakiś tam drop, nie? Z takich, wiecie, z dupy wziętych, z dupy kupionych boosterków. Oj, tu też będzie drop. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo jest taki sam kotek przed chwilą, więc będzie chociaż holo. Albo coś grubszego, nie? Dobra, ej, trzeci raz ta sama energia. Dobra, Sideleaf, tak myślałem, ale nie chciałem mówić, Sideleaf. Jakiś trainer. Mogrem, czyli ewolucja Impidimpa. Ładne na razie są, ładne. Electabas. Hawlucha. Buziel, Buizel, Weasel. Co tu kurwa jest? Gible, to jest Gible. Trapnicz. Co jest rewersem? Dusknua jest rewersem. I
Kurwa, Empolion Holo. No zajebiście. A Infernape Holo, Empolion Holo. No to już się domyślam, że tu jest gówno, nie? Tu już musi być szrot, nie? Ty, nie! Jest znowu taki sam kotek w tych dwóch pozostałych. Co jest grane? No to może w końcu raz, dwa, trzy. Co to jest czarna karta? Co? Co to jest? Pokaż. Nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest... Tu jest taki napis Vistar po prostu. Co to znaczy? Ja nie wiem, kurwa, się nie wgłębiałem. Co to jest? Ja do raftę zaraz. Okej. Okay. Znamy trainera. Weavile'a. Fraxiu. Duskull. Chyba Grimer. Shinx. Bidów. Electabuzz. Riolu jest reversem. I na koniec, proszę państwa, Mimiku VMAX. Ej, to dobry drop zrobiłem, co? No, bardzo dobry. Bardzo dobry drop, moim zdaniem. Bardzo dobry drop. Tylko z jednego boosterka nic nie dostałem, więc proszę państwa... nie wiecie co, bo ja chciałem jeszcze jakieś nagrać room tour czy coś, ale to chyba nie ma sensu, co? Nie. To było na tyle, jeżeli chodzi o trochę Krakowa. I tutaj taka niespodzianka w postaci... kart, tak wygląda ten Lifion promocyjny. Jak widzicie, jest zajebiście wygięty, jak jeżeli chodzi o takie promo chodzi, nie? Ale na to niestety, proszę państwa, nic nie poradzimy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że już złapania Shadow Apexów. Na razie, cześć.